pytanie. Zwróćcie uwagę na to, że on mówi do ciała Jezusa Chrystusa. Do ciała Jezusa Chrystusa w Filipii. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa. Abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Trwanie w jednomyślności nie oznacza, że nie mamy różnych powołań i że nie jesteśmy indywidualni w Chrystusie. W tym fragmencie chodzi o to, że jest określony cel i powołanie dla naszej jedności, jednocześnie walcząc o wiarę Ewangelii. Jemu chodzi o to, że wszyscy razem mamy walczyć o to, abyśmy mieli wspólny cel, abyśmy się upewniali, że nikt nie ustaje w czynieniu dobra, że w naszej armii nie mamy żadnych strat, że nikt nie odpada od wiary. On mówi, budźmy się wszyscy dla tego samego powodu w naszym życiu. Wszyscy jednomyślnie walczmy o wiarę Ewangelii. Czym ona jest? Wiara Ewangelii to wierzenie w to, kim staliśmy się, dzięki temu, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Nie wiem, czy zauważyliście, ale on używa tutaj naprawdę mocnych słów. Patrzcie na to. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. W żaden sposób nie dając się zastraszać przeciwnikom. Słuchajcie, to nie jest doświadczenie przeciętnego wierzącego. I nie mówię tego cynicznie ani prześmiewczo, ale to nie jest normą w dzisiejszym Kościele. My odchodzimy od zmysłów, gdy dowiadujemy się, że nasz fryzjer jest zaangażowany w okultyzm. O ja, a on przecież dotykał mojej głowy. Jest tak czy nie? Nie dając się w niczym zastraszyć przeciwnikom. Dlaczego? Ponieważ tylko dzięki temu będziesz chodził w autorytecie. Nie będziesz chodził w autorytecie, gdy będziesz się bał. Być może podniesiesz głos, gdy będziesz się bał, ale na pewno nie będziesz chodził w autorytecie. Wiecie, o czym mówię? Na tych do góry nawet nie muszę patrzeć. Dobrze wiem, że oni to zrozumieli. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Widzicie, naszymi przeciwnikami nie są ludzie, tylko siły demoniczne. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Wiecie, w tym wersecie nie chodzi o to, że Bóg cały czas chce nas nauczyć czegoś przez cierpienie. My cierpimy dla Chrystusa. Robimy to dla Niego. On jest godzien naszego życia. Jest godzien tego, kim jestem. On żył życiem poświęcenia i cierpienia. I ja chcę za Nim podążać. Będę żył w ten sposób ze względu na Niego. Dlaczego żyjesz w ten sposób? Z powodu Chrystusa. Bardzo wiele osób zatrzymuje się w połowie tego wersetu. Lecz dla Chrystusa dane jest wam nie tylko w Niego wierzyć. I tutaj się zatrzymują, ale też i dla Niego cierpieć. My, gdy cierpimy, dzwonimy do chrześcijańskiego psychologa albo idziemy do pastora. Mówię to nie dlatego, bo jestem sarkastyczny, ale wiem, że tak jest, ponieważ byłem pastorem przez bardzo długi czas. Paweł w drugim liście do Koryntian, 4 rozdziale, mówi o wszystkich próbach i trudnościach, przez jakie przeszedł. W ciągu 3 wersetów wylicza jakieś 6 trudności. I wszystkie one wydają się być naprawdę dramatyczne. A jednak on nazywa je momentami chwilowego ucisku, gdy zestawi się je z chwałą jego ponownego przyjścia. Czytając tę listę, myślę sobie, wystarczyłaby jedna z tych rzeczy, by doprowadzić nas do miejsca, w którym chcemy się poddać. Musimy coś z tym zrobić. Musimy dojść do wniosku, dobra, cały czas jednak myślę o sobie. I moje życie cały czas należy do mnie. Gdyby tak nie było, to bym w ten sposób nie reagował. Patrzcie na to. Ale też dla Niego cierpieć. Staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. Jeśli jest więc jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, jeśli jest jakaś wspólnota ducha, jeśli jest jakieś współczucie i miłosierdzie, Paweł przemawia teraz jako duchowy ojciec. Dopełnijcie moje radości przez to, że będziecie tej samej myśli. Miejcie tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zróżnicowane są nasze obdarowania i powołania,
a jednocześnie jesteśmy powołani do tego, co jest napisane w tym wersecie. Niektórzy mają na sercu sieroty, niektórzy dzieci, niektórzy osoby starsze, a niektórzy bezdomnych. Wiecie, o czym mówię? Ten werset mówi o tym, że wszystko, co robimy, bez względu na to, jak bardzo jest to zróżnicowane, ma być przez nas robione z tego samego powodu. Każdy z nas może opuścić to pomieszczenie po to, by chodzić w świetle, tak jak On chodzi w świetle. Wszyscy możemy zasypiać i budzić się z tego samego powodu, po to, by chodzić w miłości i w świetle. Ludzie, którzy chodzą w miłości i w świetle, są armią. Wszyscy wiemy, że dzisiaj jest dzień, w którym spotykamy się w kościołach. Wyobraźcie sobie, że wszystkie krzesła we wszystkich kościołach dzisiaj są zajęte. Wypełniliśmy kościoły w Ameryce ludźmi po brzegi. Pastorzy i liderzy są z tego bardzo zadowoleni. Po spotkaniu wszyscy mówiliby: wow, kościół był dzisiaj pełen ludzi. Być może niektórzy by się cieszyli, bo kolekta byłaby większa niż zazwyczaj. Powiedzcie mi jednak, czy takie wydarzenie byłoby gwarancją jakiejkolwiek przemiany w naszym kraju? Wystarczy jednak tylko mała garstka ludzi, którzy zostają przemienieni przez Bożą miłość i zaczynają żyć według Ducha. Wyobraźmy sobie, że połowa z was od dzisiaj zaczyna szukać Boga jak nigdy wcześniej, po to, by stać się miłością, po to, by nie pamiętać złego, które się nam wyrządza, po to, by nie szukać swego, po to, by nie ustawać w czynieniu dobra. Co się wydarzy, gdy zaczniecie widzieć, kim jesteście w Chrystusie i gdy nie będziecie wstydzić się Ewangelii? Zaczniecie chodzić w miłości, błogosławić, modlić się o chorych. Będziecie mili, uprzejmi i pomagający, a ludzie będą mogli zrywać owoce Ducha Świętego, które będą na was rosnąć. Co się wydarzy, gdy połowa z was zacznie chodzić w miłości i będzie żyć według Ducha? Todd wcześniej mówił, że Bóg może przez ciebie zbawić tysiące, jeśli będziesz dostępny dla Niego, aby dotknąć się jednej osoby dziennie. Czasem nie doprowadzasz ludzi bezpośrednio do zbawienia, ale zasiewasz bardzo cenne ziarno. Nie musisz zawsze doprowadzać ludzi do miejsca, w którym muszą pomodlić się modlitwą grzesznika. Naszym celem jest upewnić się, że coś zasialiśmy lub coś podlaliśmy. To jest nasze zadanie. Bo gdy siewasz lub podlewasz, nadchodzi wzrost. To On powiedział mi to w swoim słowie. Jedna osoba zasieje, druga podleje, a Bóg da wzrost. Niektórzy z was zasieją malutkie ziarno, z którego wyrośnie gigantyczne drzewo. Niektórzy z was zasieją, a następnie po czasie zobaczą zmianę w osobie, w którą coś zasialiście. Jednak gdy nie siejemy, to nic nie będzie rosnąć. Co jeśli 1000 osób w szczerości serca zrozumie, o co chodzi i zacznie zasiewać ziarna? Co się stanie, gdy ktoś w wyniku tego zostanie faktycznie dotknięty? Wiecie, Todd nie przemienił się od razu po pierwszym spotkaniu ze mną, ale został naznaczony. Został dotknięty, bo zobaczył we mnie tego, o którym mu mówiłem. I powiedział sobie w sercu: wow, teraz rozumiem, że Bóg istnieje, bo zobaczyłem Go w człowieku. Jeszcze się wtedy nie przemienił. Tego samego wieczoru poszedł na próbę zespołu z jointem w swojej buzi, po to, by wszystkim zadeklamować, że zacznie podążać za Jezusem. Powiedział: słuchajcie, ja zaczynam iść za Jezusem, bo dzisiaj zobaczyłem Go w człowieku. Stary, o czym ty mówisz? Co ty paliłeś? Naprawdę, widziałem Go w człowieku. Tak właśnie wygląda dotknięcie. Gdy zostajesz dotknięty, nie jesteś w stanie przed tym uciec. Wtedy dopiero rozpoczęła się wojna o jego duszę. Demony walczyły o to, by brał jak najwięcej narkotyków się da, i zaczęło się przeciąganie liny. Ale został dotknięty. Zostało zasiane w nim ziarno. Została wylana na niego woda. I w tym momencie Bóg nadchodzi po to, by dać wzrost. Rozumiecie? Dokładnie tak to działa. Dlaczego nie chciałbyś być kimś, kto zasiewa w życie ludzi? Ponieważ sam zostałeś uwolniony. Ponieważ sam widzisz swoją wartość i wiesz, dlaczego On przyszedł na ziemię i dlaczego za ciebie umarł. Nie miłujesz już swojego własnego życia aż do śmierci. Nie pamiętasz zła, które ci wyrządzono, i nie szukasz swego. Jesteście ze mną? Bycie zranionym przez Kościół to bardzo popularny motyw. Wiele osób o tym mówi. Powiem wam coś, nie ma osoby, która trwa w zranieniu, która nie jest skupiona na sobie. Jestem świadom tego, że ludzie robią sobie nawzajem straszne rzeczy. Zwróćcie jednak uwagę na to,
że wszyscy uczniowie Jezusa zostawili Go. Gdyby wydarzyło się to w naszym kontekście, Jezus byłby kolejnym zranionym pastorem, który miałby prawo powiedzieć: przez 3 lata w nich inwestowałem. Jak widać, ludzie nie chcą Boga. Mówią jedno, a robią drugie. Nie będę już tracił swojego czasu, próbując zasiewać w ludzi, którym nie można ufać. Jeżeli masz alibi, które usprawiedliwia dla ciebie twoje zranienie, to wiedz, że trwasz cały czas w skupieniu na sobie. Z kolei trwając w zranieniu, na pewno nie trwasz w Jezusie, bo On nie jest zraniony. Przepraszam was. W sumie to nie przepraszam. Wytnijcie to z taśmy. Nie przepraszam za to, co powiedziałem. Już jestem 7 minut po czasie. Za to chciałbym przeprosić, przyjacielu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu dajecie mi zegarek, gdy przyjeżdżam. Przecież oczywistym jest to, że stanie się to, co się dzieje. Włączacie to tylko po to, żebym ja się tego nie trzymał. To naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Dobrze, będziemy powoli kończyć. Pozwólcie mi tylko przeczytać ten fragment. Zwróćcie uwagę na to. Niedługo będziemy się modlić. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. A teraz werset 3. Mam go nawet zakreślonego w kółeczko. Nie czyńcie nic. A więc na pewno nie oznacza to, że możemy coś czynić z kłótliwości albo dla próżnej chwały. Nie czyńcie nic. Słowo nic nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. A do tego wersetu, który teraz przeczytamy, starałem się przez ten cały czas dotrzeć. Wszystkie rzeczy, które czytaliśmy, są cenne. Ale zwróćcie, do czego one nas prowadzą. Za kim podążamy i kogo naśladujemy? Jezusa Chrystusa. Ten werset jest fenomenalny. Modlę się, żebyśmy to załapali, żeby zostało to wypalone w naszym wnętrzu. Ten werset potwierdza to, że Bóg chce dać mi zarówno łaskę, jak i zdolność do tego, by mieć w swoim życiu takie samo spojrzenie na życie i rzeczywistość, jakie miał Jezus Chrystus. Niech będzie w was takie same nastawienie umysłu, jakie też było w Jezusie Chrystusie. On nie mówi tutaj o wyznawaniu: mam umysł Chrystusowy. Nie ma też na myśli tego, że mamy się tym przechwalać. Ten werset pokazuje, że sposób myślenia Jezusa wpływał na to, w jaki sposób funkcjonował i żył. Jego sposób myślenia doprowadził go aż na krzyż i jednocześnie sprawił, że nie był zraniony. Czy Jezus kiedykolwiek ustał w czynieniu dobra? Czy kiedykolwiek zrzucił krzyż na ziemię i powiedział: mam tego dosyć? Czy którekolwiek uderzenie doprowadziło go do furii? Został pobity tak bardzo, że nie szło go rozpoznać. Jest człowiekiem i Bogiem. Jest Synem Bożym. Wszystko, co powstało, powstało przez Niego i dla Niego. Za chwilę złoży swoje życie w ofierze i otrzyma imię ponad wszelkie imię. Mówimy tutaj o najważniejszej osobie w historii, która jest bita przez Jego własne stworzenie, a On to znosi i wybiera złożyć swoje życie w ofierze. Za chwilkę dowiemy się trochę więcej o tym nastawieniu umysłu. Mówią o tym kolejne fragmenty. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Jezusie Chrystusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. To oznacza, że mimo tego, że Jezus był Synem Bożym, nie wymagał od ludzi tego, by traktowano Go tak, jakby tak było. Urodził się w żłobie. Wjechał do Jerozolimy na osiołku. Piłat zapytał Go, czy jest królem. Jezus odpowiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było, wojska anielskie walczyłyby za mnie. Piłat odpowiedział na to: czyli jesteś królem. Jezus swoim życiem i swoją decyzją pokazał mu, że na tej ziemi walczy w taki sposób. Pokazał nam w ten sposób, że na tym polega nasza walka. Do tego jesteśmy stworzeni. Tak wygląda dobry bój wiary.
Nie walczymy wzywając do pomocy legiony aniołów, które mają pozabijać ludzi, którzy są przeciwko nam. Walczymy oddając swoje własne życie w ofierze, po to, by zobaczyć, jak ratowani są inni. Składamy w ofierze nasze niewłaściwe motywy, nasze nieproduktywne sposoby myślenia, po to, by inni mogli zostać uratowani. Biegniemy dalej w wyścigu. Nie pozwalamy na to, by jakikolwiek sposób myślenia okradł nas z tej motywacji. Niewłaściwe sposoby myślenia podnoszą się przeciwko niemu, ponieważ podnoszą się przeciwko miłości. Wyobraźcie sobie, że Jezus zrzuca z siebie krzyż na ziemię, ponieważ zaczyna myśleć w analityczny sposób i mówi: co za banda. Pomyślcie sobie tylko, jak bardzo mógł w tym momencie ludziom nawymyślać. Ale jednak tego nie zrobił. Gdy dorastałem, słyszałem kazanie za kazaniem, w którym głoszono, że dowodem na miłość Jezusa do nas jest to, że On nie zszedł z krzyża, mimo tego, że mógł. Zawsze myślałem sobie, wow, no faktycznie. Któregoś dnia Pan powiedział mi, proszę, nie głoś tego, nigdy. Miłość nigdy nie zawodzi. Jakże mógłbym zejść z krzyża? To nie było możliwe, nie było takiej opcji. Nie mogłem zmienić tego, co myślałem. Zostałem ukrzyżowany przed założeniem świata. Od początku byłem na to zdecydowany. Przyszedłem na ziemię po to, by znieść krzyż. Będąc na krzyżu nie myślałem sobie, no, teraz to dopiero moja cierpliwość będzie wypróbowana. Bądźcie ze mną szczerzy. My czasem wykładamy się na tym, że ktoś okazuje niewłaściwą w czymś postawę. I mówimy, a nie podoba mi się jego postawa. No i co dalej? Może najlepiej by było, żeby ta osoba przestała istnieć, co? Zostaliśmy wychowani w sposobie myślenia, który jest całkowicie przeciwny temu, jak myśli się w Bożym Królestwie. Ludzie pytają, Dan, czy to oznacza, że ludzie cię nie wkurzają? Że nie zachodzą ci za skórę? Odpowiadam wtedy, ja mam nową skórę, za którą nie da się zajść. Jestem nowym stworzeniem. To w ogóle dziwna koncepcja, żeby ktoś miał się znajdować pod twoją skórą. Pod moją skórą jest jedynie Jezus. A poza tym nie pozostaje tam, tylko jeszcze przez nią przechodzi na zewnątrz. Niech będzie we was takie same nastawienie umysłu, jakie też było w Jezusie Chrystusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wszystko, co właśnie przeczytaliśmy, powinno być częścią naszego nastawienia umysłu. Nie powinno być w nas potrzeby pokazania się, potrzeby posiadania własnej służby czy stanięcia za kazalnicą. To, co właśnie przeczytałem, powinno być częścią naszego nastawienia umysłu. Jeżeli tych rzeczy nie ma w naszym umyśle, to nie weźmiemy na siebie swojego krzyża. Biorąc na siebie swój krzyż, wyrzekamy się samych siebie. Bierzemy na siebie swój krzyż i podążamy za nim. Na tym polega chrześcijaństwo. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Nie wiem, czy kiedykolwiek siadacie na kanapie po to, by po prostu te rzeczy czytać. One są niesamowite. Niektórzy pytają się mnie, co z tobą jest nie tak? Jak to być normalnym, gdy czyta się coś takiego? Ja nie tylko czytam te fragmenty, ale naprawdę w nie wierzę. Oddaję siebie Bogu i odnajduję w tym niesamowitą wolność. Życie dla siebie jest w ogóle nieprawdopodobnym chaosem. Cała ta samoświadomość, to jest straszne. Patrzcie na to. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według swego upodobania. Oj, proszę, to jeden z tych momentów. Wszystko czyńcie bez narzekania i sporów. Dlaczego? Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światło na świecie. Bracie, ale przecież tak żyć? Jak tu tak żyć? Tak się nie da. Spróbuj przekonać o tym naszego Pana.
Widzicie, większość z nas w praktyce wywyższa ludzkie doświadczenia ponad moc Jego łaski, ponieważ On mówi, że jeżeli to nastawienie umysłu będzie we mnie, to właśnie tak będzie wyglądać moje życie. Zwróćcie uwagę na to, jak czarno-białe jest słowo. Pierwszy list Jana, 4:7-8. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Nie jest tutaj napisane, że zna Boga ten, kto chodzi do kościoła lub jeździ na misję. Powiedział, jeśli nie kochasz, jest ku temu jeden powód. Nie znasz Go tak, jak mógłbyś Go znać. Życie wieczne to poznanie Boga. Życie wieczne to nie przeczytanie książki na Jego temat, ale poznanie Go. Nie można znać Go i jednocześnie nie przemienić się na Jego obraz. Dlaczego? Ponieważ On stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Dowodem na to, że Go znasz, jest Twoja miłość. Jeśli jej nie masz, nie oznacza to, że nie jesteś szczery, że nie jesteś narodzony na nowo, że nie widzisz swojej potrzeby Zbawiciela. Po prostu jest napisane, że celem naszego pouczenia jest miłość. Gdy Go znasz, wtedy kochasz, a gdy Go nie znasz, wtedy trudno jest Ci kochać. To bardzo biblijne. Dlatego naszym priorytetem powinno być poznawanie Go. Niekoniecznie dowiadywanie się nowych rzeczy na Jego temat. Dlatego zamykamy się z Nim sam na sam i mówimy, Jezu, nikt nie zmienił Twojego postanowienia. Zostałeś zdradzony przez wszystkich, ale ani przez chwilę nie żyłeś jako osoba, która została zdradzona. Poddaję się Tobie i Twojemu sposobowi myślenia. Duchu Święty, dziękuję Ci, że uczysz mnie takiego życia. Chcę, żebyś świecił przeze mnie. Modlenie się w ten sposób w miejscu ukrytym jest dużo potężniejsze niż tylko przedstawianie Mu swojej listy potrzeb. Wiecie, czego się nauczyłem? Tego, że gdy modlę się w ten sposób, przestaję nawet widzieć listę swoich potrzeb. Wiecie, ja nawet nie modlę się o swoje potrzeby. Jestem narodzony na nowo od 27 lat i pewnie będę miał kłopoty za to, co teraz powiem. Ale nigdy nie modlę się i nie modliłem o listę moich potrzeb. Nigdy nie modliłem się o finanse. Nie mówię, że to jest złe, ale po prostu nie rozmawiam o nich z Bogiem. Wiem, że On mnie kocha. Jestem w Nim zaspokojony. Pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma, jest wielkim zyskiem. Rozumiem, że będę zaopatrzony do tego, by wykonać dzieło, do którego mnie powołał. Jest to dla mnie absolutnie oczywiste. O co więc się modlę, być może zapytacie? O to, żebym mógł głosić z absolutną klarownością przesłania. Modlę się o to, żeby ludzie, którzy słuchają przesłania, byli w stanie je przyjąć, o właściwą atmosferę duchową podczas spotkań. Gdy spotykam się z Bogiem, nie przynoszę Mu mojej egoistycznej listy potrzeb. Nie mówię Mu o tym, czego bym potrzebował, żeby lepiej mi się żyło i żebym lepiej się czuł. Budzę się wiedząc, dlaczego On we mnie żyje. Wiem, że jestem sprawiedliwy i dlatego żyję przez wiarę. I wiem, że Bóg z tego też jest zadowolony. Rozumiecie? Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Spędzajcie z Nim bardzo dużo czasu. Proszę Was o to. Jeśli trudno Ci z Nim spędzać dużo czasu sam na sam, to oznacza, że nie widzisz siebie tak, jak On Ciebie widzi. Czasem powodem dlatego jest to, że ludzie nie widzą Go takim, jakim On jest. Uważają na przykład, że jest im coś winien. Uwierz mi, bardzo dobrze Ci zrobi, gdy przestaniesz osądzać Boga za Jego domniemane przez Ciebie błędy, bo uznasz, że On musi Cię kochać, skoro posłał swojego Syna na ziemię. Gdy zaczniesz patrzeć na Boga, jakoby naprawdę był dobrym Bogiem, rzeczy zaczną się zmieniać. Następnie zacznij patrzeć na siebie jako na kogoś, kto był wart śmierci Jego Syna na krzyżu. Chcę teraz wrócić do świadectwa, które opowiadałem Wam wcześniej. Pamiętam, że przerwałem w połowie i przeszliśmy do listu do Filipian. Czy jest możliwe, abym ja teraz wrócił do tamtej opowieści, gdyby Duch Święty mi właśnie o tym nie powiedział? To jest niemożliwe. W życiu bym na to nie wpadł i o tym nie pamiętał. On chce, żebym opowiedział Wam tę historię, a potem, żebyśmy się pomodlili w oparciu o to, co w niej usłyszycie. Pewna kobieta przez 6 miesięcy pod rząd budziła się pełna lęku i niepokoju. Lęk był tak silny, że całkowicie ją paraliżował. Wraz z mężem robiła to, co wiedziała, że powinni robić. Modlili się po domu, grali muzykę uwielbieniową, przeciwstawiali się duchowi lęku, wyganiali demony i gromili diabła. Czasem modlili się kilka godzin dziennie i trwała ta walka przez 6 miesięcy.
W piątek wieczorem głosiłem o prostocie i o tym, żebyśmy przyjmowali Bożą miłość do naszego życia. Powiedziałem, jeśli wyszliście do przodu o modlitwę, to nie chcę, żebyście teraz spinali się z całej siły i uważali, że w ten sposób coś przyjmiecie. Proszę was, przestańcie takie rzeczy robić. Nikomu z was na to nie pozwalam. Powiedziałem ludziom, chcę, żebyście zrobili tylko jedną rzecz. Podziękujcie Bogu za to, że was kocha. Bez względu na to, jak ogromnym wyzwaniem było to, o co teraz się będziemy modlić w twoim życiu. Bez względu na to, ile nocy nie przespałeś i ile pieniędzy cię to kosztowało. Uwierz w swoim sercu, że On musi ciebie kochać, skoro zesłał na ziemię swojego Syna. Wróć do miejsca pierwszej miłości. Wróć do pierwszej, podstawowej lekcji. Tego, że On cię kocha. Ponieważ wiara jest czynna w miłości. Wtedy przestaniesz być prowadzony przez potrzeby. Ci ludzie pomyśleli sobie wtedy, to ciekawe. Pamiętajcie, że byli po 6 miesiącach tego, co nazywali bardzo intensywną walką duchową. Po 6 miesiącach zastanawiasz się, czy coś robisz nie tak. Z pewnością jesteś zmęczony. Myślisz sobie, dlaczego Ewangelia nie działa? Dlaczego Bóg jeszcze niczego nie zrobił? Powinienem wam był przeczytać to świadectwo, ale brzmiało ono mniej więcej tak. Ze świadectwem napisał mąż do pastora. Powiedział pastorze, muszę ci coś powiedzieć. Przez ostatnie 6 miesięcy moja żona walczyła z okropnym poczuciem lęku. W piątek wieczorem wyszliśmy do przodu o modlitwę. Uznaliśmy, że ma ogromny sens uwierzenie w to, że Bóg nas kocha, skoro zesłał swojego Syna na ziemię. Powiedziałem, dziękuję ci, Boże, za to, że kochasz moją żonę i że leczysz ją, ponieważ ją kochasz. Tak brzmiała jego cała modlitwa. Napisał tego SMS-a we wtorek rano. Od czasu tamtej modlitwy ona nie odczuwa już lęków ani ataków niepokoju. Była przez nie paraliżowana przez 6 miesięcy z rzędu, każdego ranka. Minęła więc sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek rano. I wtedy on już nie wytrzymał. Powiedział sobie, muszę napisać do pastora. Cała jego modlitwa brzmiała tak. Ojcze, dziękuję ci za to, że ją kochasz. Któregoś razu moja żona poparzyła się olejem w kuchni. Gotowała coś tuż po kościele. Wydarzyło się to po niesamowitym spotkaniu. Dzieci były malutkie, siedziały sobie w krzesełkach, a ona pichciła coś dla nas wszystkich. To był piękny obrazek, zwłaszcza dla mnie z perspektywy taty. Wcześniej Jezusa nie było w naszym domu, a nagle On nim rządzi. Smażąc coś na patelni, uderzyła w nią ręką, tuż podskoczył do góry i wylądował na jej ręce. Wiecie, ja naczytałem się Biblii. Wiem, jak się modlić tak, żeby zabrzmieć, jakbym był po studiach biblijnych. Chwyciłem ją za rękę i powiedziałem, wszystko w porządku, kochanie. I zacząłem modlić się wersetami. Atakowałem z lewa i z prawa. Machałem mieczem słowa niczym chrześcijański samuraj. Widziałem, że ona zwija się z bólu. Olej dosłownie wypalał jej skórę. Wgryzał się w jej głąb. Nie pobiegliśmy po lód, no bo my jesteśmy duchowi. Zamiast tego modliliśmy się. A ona nie mogła wytrzymać. Starała się mnie uspokoić. Mówiła, wszystko jest w porządku. Wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że na pewno wszystko będzie w porządku. W swoim sercu zacząłem rozmawiać z Panem. Powiedziałem, Panie, wiem, że z czymś się teraz rozmijam. Wydaje mi się, jakby coś było naprawdę mocno nie tak. Modlę się tymi wszystkimi wersetami, ale nic się nie zmienia. Już byłem częścią podobnych sytuacji. I wiem, że tu coś po prostu się nie zgadza. Jest coś, czego nie widzę. Bardzo potrzebuję, żebyś teraz był dla mnie ojcem. Żebyś mnie wychował i pokazał, co jest nie tak. Odpowiedział, Dan, jesteś tak wyuczony, tak pełen gorliwości. Wiesz, jak zacytować te wszystkie wersety. Robisz to jednak teraz, nie zauważając podstawowego powodu, dla którego uzdrawiam twoją żonę. Wtedy zrozumiałem, no tak, przecież ty ją kochasz. Powtórzyłem to więc na głos. Ojcze, Ty kochasz moją żonę. Ojcze, dziękuję Ci za to, że ją kochasz. Oczywiście, że tak. Kochasz ją. Podczas gdy ja miałem to objawienie, ona powiedziała, kochanie, właśnie przestało mnie boleć. Naprawdę zupełnie nic mnie nie boli. Ja patrzę na jej dłoń i widzę, jak olej przypala jej skórę. I myślę sobie, to niemożliwe. To musi boleć. Ale ona mnie uspokajała. Mówiła, nic mnie nie boli.
Byłem wtedy gotów zrobić to, co wy byście zrobili. Podnieść do góry ręce, by zacząć wielbić Boga. Wiecie, co się wtedy wydarzyło? To był jedyny moment, w którym Duch Święty przemówił do mnie na temat Jezusa, mówiąc o Nim w trzeciej osobie. Tak, to był jedyny taki moment. Powiedział, nie chwal Go jeszcze. Jezus naprawdę lubi, gdy Jego lud wierzy w dokończone dzieło. On wie, w jaki sposób ze mną rozmawiać. Wie, w jaki sposób ja myślę. Tak samo wie, w jaki sposób wy myślicie. Pomyślałem więc, teraz się będzie działo. Przecież On jest tym, który nas odkupił całkowicie. To nie był zwykły wypadek. On chce się z tym rozprawić tak, jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Zacząłem wtedy dziękować. Ojcze, dziękuję za to, co uczyniłeś przez Jezusa. Dziękuję za dokończone dzieło krzyża. Dziękuję, że wszystko uczyniłeś nowym. Wtedy moja żona zaczęła krzyczeć tak, jakby znowu się czymś poparzyła. Ja, ona oraz dwójka naszych dzieci widzieliśmy, jak na naszych oczach każdy z tych oparzeń znika z jej ręki, tak jakby to była jakaś komputerowa symulacja. Jak się domyślacie, to zepsuło jej cały obiad. Naprawdę, już nie była w stanie normalnie go zjeść. Za każdym razem, gdy chciała włożyć coś do ust, widziała swoją doskonale wyglądającą rękę i zaczynała szlochać. Mówiła, ona wygląda tak, jak gdyby się nigdy nic nie wydarzyło. I zaczynaliśmy wtedy oboje płakać. Przeszliśmy z moją rodziną przez bardzo trudne sytuacje. Zmiażdżyłem mojemu synkowi paluszek, gdy miał 7 lat. Upuściłem coś bardzo ciężkiego prosto na jego palec. Został całkowicie zmiażdżony. Jezus sprawił, że ten palec stał się jak całkowicie nowy w przeciągu niecałej minuty. Mógłbym opowiedzieć wam wiele tego typu historii. Te rzeczy nie dzieją się, ponieważ ja jestem tak obdarowany i namaszczony. Rozumiem, że wszyscy mamy różne dary i namaszczenia. Nie próbuję temu umniejszyć. Chcę tylko powiedzieć, że On uzdrawia, ponieważ wiara działa przez miłość. A On kocha mojego chłopca. On kocha moją żonę. I w ten sam sposób chcę powiedzieć wam dzisiaj, że On kocha was. Zauważcie, że czasem jesteśmy napędzani przez naszą gorliwość. Nasze motywy są szczere i to bardzo. Nikt tego nawet nie próbuje kwestionować. Ja osobiście chcę, żeby każda chora osoba została uzdrowiona. Jednak w pewnym momencie swojego życia zobaczyłem, że moje poszukiwanie tego, by poruszać się w ponadnaturalnej mocy, w równym stopniu zarówno mnie błogosławiło, jak i frustrowało. Wiecie, nawet w tym kontekście bardzo często używamy języka, który jest przepełniony jakimś takim zmaganiem. Mówimy teraz, to damy z siebie wszystko. Naszym zadaniem jest wierzyć w to, że On nas kocha.